Niewiele się tu zmieniło. Te same bloki, ulice, tylko ludzie są inni. Nie wracałam wspomnieniami w te miejsca. Studia, praca, dom i nowi znajomi. Nie miałam potrzeby, aby tu przyjeżdżać. Do tej pory. Wahałam się, ale czułam ten wewnętrzny przymus. Odwołam wszystkich swoich warszawskich pacjentów. Musiałam przyjechać. Tu zostawiłam swoje szkolne lata i towarzystwo. Każdy z nas poszedł swoją drogą. Spotkaliśmy się dopiero teraz, po 10 latach. I nic dziwnego, że odżywają wspomnienia, przychodzą refleksje. Dobrze. Idziesz z nami na 18? 18? Ktoś mówi? No wiesz, co najmniej parę tysięcy osób ma codziennie 18. Więc należy to uczcić. Nie, już to wystarczający powód. Ale gdzie mi to ma być? No gdzieś u jakiegoś znajomego, kolegi, brata, Darka. Czyli go nie znacie? No tak średnio bym powiedziała. Wiesz, ale chyba Darek go zna. Chyba. A Michał będzie? No będzie, no. Oczywiście, że będzie. Michał to jest element niezbędny. I niezawodny. No to co, Alka, idziesz? No nie wiem, w środek tygodnia. No Alka, odpoczynek należy się nam wszystkim. No właśnie. No chodź. Tak, my zawsze Hejka, jak tam stan waszej dzisiejszej wiedzy na sprawdzian? A weź, to od piątku na tym siedzę, żeby to w końcu zaliczyć. Co, w piątek się uczyłeś? Daj spokój, ja pierdolę. No stary, jak tego nie zajdzie, to mnie nie przypuści na następnej klasy. Oj, weź, daj spokój, pierdzielisz głupoty. Ale Michał, ty też powinieneś się przejąć i skończyć z tymi imprezami, wziąć się do nauki. Oj, bo co? A właśnie, co tam było na melanżu u Kingi? Oj, stary, na początku tam jako tak, a potem kilka typków przyszło, przynieśli więcej jalku, wiesz jak to potem jest. Potem już tutaj zaczął skakać do Darka, a wiesz jaki jest Darek, jak już się wkurzy, no to się zaczyna tam. Zaczęli coś się szarpać, ja nie wiedziałem potem, czy z Mateusza coś zostanie, a dalej to już wiesz, zgon i nic nie pamiętam. Aż tak się upiłeś? No co, bo to się pije zaraz, mordę smrodzić na Darku, nie? No a jak? Wiesz, wczoraj byłem tu 18, no i trochę wypiłam, teraz mi jest tak niedobrze. Nie musiałaś się teraz upić. Oj, wiem, ale wy już zalegali. Wiemy, jak to jest. Tylko kieliszek. Ze mnie napijesz. Tylko spróbuj. Jeden ulubioną koleżankę. Głowa mi pęka. Wytrzymasz. Jeszcze tylko kilka lekcji. Nie, wiesz co, ja chyba nie pękam. Jesteś pewna? Tak. I a, jeszcze powiedz dziewczynom, że idę do domu. Ale kazałabym przekazać, że idzie do domu. Aha, co mnie to? Kazałam przekazać. Okej, okay, i co z tego? Oho, nasza słodka Alusia się rozchorowała? Ciekawe dlaczego. Chyba alkohol jej nie służy. Nie bądźcie wredne. Nie służy? Ona po dwóch piwach wymięka, a po dwóch kieliszkach w ogóle żyga jak kot.
Fuj, nie chciałabyś tego widzieć. Ale przynajmniej zużyła się na zaopatrzenie. Ej, Agata, widziałaś ostatnio tego Michała na imprezie? Niezły jest, co nie? No, jest nieziemski. Kurde, no szkoda, że zajęty, no. Myślisz? Mi się wydaje, że jego laska to taka cnotka. Nie wydaje mi się, żeby był już taki zajęty. No ale wiesz, no wydają się szczęśliwi. Myślisz? Ja słyszałam, że ona jest ciągle zazdrosna o te jego nocne wypady. No ale to chyba dobrze, że chłopak umie się bawić, nie? Ostatnio to na ognisku załatwiał Alko u Marcina. No oczywiście, on to jest istny człowiek dystrybutor. Cicho, nie drzyjcie, mordy łeb nie boli. Po prostu macie wodę jakąś? Trochę się popiło, co Michał? A co, zazdrościsz, nie? Nie, wiesz, jak ja bym chciał gdzieś pójść, na pewno jest takich klejusów. Albo co? Nie pasuje co? Właśnie, Michał, to ci nie służy. Ten cały alkohol, imprezki, to już nie jest normalne. Oj, weź sobie spokój. Michał, nie denerwuj się, my się o ciebie troszczymy. Zresztą sądzisz, że nie można dobrze się bawić bez alkoholu? No niestety mi się wydaje, że nie można wejść się w przestanie piję przeciwko. Tak już wszystkiego lara. Ej, Michał, gdzie lecisz, stary? On cię nie słyszy albo nie chce słyszeć. Zresztą jak chce być menelem, to niech sobie nim będzie. Powinniśmy coś zrobić, ostatnio niezbyt mu się układa. No, słyszałem, że Kaśka z nim zerwała, ponoć dała mu mordę na przystanku. A dlaczego? Nie wiesz dlaczego. Ja słyszałam, że jego rodzice go o kradzież oskarżyli. Wiecie, matka go broniła, ale wiecie jaki jest ojciec. Słyszałam, bo nasi rodzice się przyjaźnią. Ostatnio rzeczywiście mu się niezbyt układa. I do tego musi poprawić matka. No to sierpień. No nie wiem, powinniśmy coś zrobić jednak. Nie wiem co. No nie wiem, cokolwiek, pójść do nauczyciela, pedagoga. Jak chcesz to idź, ale wątpię, żeby to coś pomogło. Co tam, Ala? A nic. No ale przecież widzę, że coś się stało. Oj, no bo to wszystko moja wina. Mogłam coś zrobić, cokolwiek powiedzieć, a teraz co? Michał leży w szpitalu. Moment, ale co się stało? No bo był na tej swojej pijackiej zabawie. Tam, nie wiem, dostał jakiegoś zatrucia. Nie wiem, jakiegoś ataku. I wbił się po podłodze, wszyscy go zostawili. Dobrze, chociaż jakiś jeden chłopak miał rozum i zadzwonił po pogotowie. Ale wyjdzie z tego, prawda? Nie wiem, czy wyjdzie. Lekarze mówią jakieś straszne rzeczy. Jego organizm jest wyniszczony. Na pewno się z tego wyjdzie, to już nie jako ten sam człowiek. I co teraz? Nie mam pojęcia. Ale wiem na pewno, że już nigdy więcej nie tnę alkoholu. Michał nigdy nie wrócił do siebie, nie wyszedł z nałogu. Lata zmagań z problemem nie przyniosły efektów. Rodzina, przyjaciele, a nawet nieznajomi próbowali mu pomóc. Niemal siłą zaciągany był do szpitala. Poczuł się lepiej, wychodził, chwilę abstynencji i znowu wpadał w ciąg. Tak dzień po dniu. Kolejne próby leczenia kończyły się tak samo. Pił co popadło, aż w końcu po prostu nie obudził się ze snu. Taki był jego koniec. Wróciłam z pogrzebu. Nie było dużo ludzi. Spotkałam jednak znajomych z dawnego towarzystwa. Tych, których nie widziałam tyle lat. Właściwie to zerwałam z nimi kontakt po tamtych szkolnych wydarzeniach. Po prostu było mi wstyd. I za siebie, i za nich. Niektórych nadal prześladuje przeszłość. Konsekwencje błędów z młodości nadal są widoczne. Każdy mógł podzielić los Michała. Mnie udało się w porę wyrwać.